Siema Elo, pozdro ty. Witam was dzisiaj na odcinku, gdzie jesteśmy, no właśnie. To fabuła. Rok 1275. Geralt z Rivi po 3 latach pobytu w coś tam, postanawia odwiedzić swoją przybraną córkę, Ciri, która jest jak on wykonuje wiedźmińskie zlecenia i zabija potwory. Sorry, że dzisiaj słabo czytam, ale jakby zmęczony dzisiaj jestem. Lewy Gaming przedstawia mapę. No jaką mapę przedstawia? Prezentuje mapę. Wiedźmin! No. Halo, no mogę już startować? O! Ekwipunek Geralda. O! Okej. Okay. Założę to sobie, mieczyk sobie wezmę. Dobra, co ja tu gadam? Słońce wschodzi, pora się przygotować i ruszyć w drogę. Dobrze. Wsiąść na płotkę i jedź wzdłuż. Halo. O, dobra. Teraz w tamtą stronę nie mogę, więc trzeba w tą. Dobrze, jedziemy. Słoneczko i... miasto. Nie wiedziałem, że znajduje się tu taka jakaś... Nie wiedziałem, że znajduje się tu wioska. Może powinienem się rozejrzeć za jakimś zleceniem. Znajdź tablicę ogłoszeniową. Dobra. Wieś Dudno. Ciekawe, za jaki czyn zawisł. No, ciekawe. Rąbię, a końca nie widać. Elo. Masz tu jakieś ciekawe rzeczy? O, baraninka. Dobra, idziemy wszystkich ograbić, okej? Okay? Idziemy wszystkich ograbić. O, elo. Kiedyś pewien wiedźmin uratował mnie przed chulami. Spoko. Tablica ogłoszeniowa. Zlecenie potwory w kopalni. Wiadomości okończono budowę oferty. Dobra. Potwory w kopalni brzmi zachęcająco. Porozmawiaj z Sołtysem. 2000 years later. Ty? Geralt. Widok wisielca przed wioską. Przed... Widać, że cię nie przyszło. Wiem, że muszę skopać. Nie to. Miecz. No zabrał mi miecz! O, dziękuję. Ogólnie to mam iść do kopalni i coś mu przynieść. Także... O, a tu coś jeszcze jest. Cmentarz. Rozmawiaj z... Bastiarosz. Potwór przypominający pająka. Gnieździ się zazwyczaj w jaskiniach i mrocznych puszczach. Zwykle atakuje w stadach. Licząc nawet do 8 osobników. Dobra. To brzmi niepokojąco, ale... To był ten w końcu Sołtys? Tak mówić. O, co to? Biały miód? O, tam coś jest. Biały miód anuluje działanie wszystkich zarażeń. Dobra. Wejście do kopalni. O Boże! Zostawcie! Nie! Co ja mam? Łatwy mam. Dobra, jak chcę będzie ten łatwy. Ale w ogóle nie mam jak się nakarmić. Dobra, gin ty, Arche coś tam. No i co tu jest? Łup.
kolejne jakieś przejścia tajemnicze. Co to? Typie. Wojownik Gonu. Witaj, Geralt. Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Geralt, czyli ja. Myślałem, że już nigdy nie spotkam wojownika dzikiego Gonu. Wojownik Gonu. Czekałem na to spotkanie, lecz teraz dzieli nas magiczna bariera. Zauważyłem. Którą stworzyłem, aby nie wchodziły mi w drogę. Właściwie do czego? To czego tu szukasz? Potrzebowałem pewnego surowcu, który... O, zniknął. Zlokalizowałem w tej kopalni. Ale skoro już go mam, to pora na mnie. Żegnaj, biały wilku. I pamiętaj, że jeszcze kiedyś się spotkamy, ale wtedy nie będzie między nami magicznej bariery. Wróć do Sołtysa po nagrodę. Elo, Sołtys. Siema, halo. O. Jest może twój mąż? Tak, tak, znajdziesz go w sypialni. Ale tu jest. Dobra. O, elo, drugi Sołtysie. Siema. Zlecenie wykonane, dobra wiadomość. Proszę, oto twoja nagroda. A tak właściwie, co to były za potwory? Arachnomorfy. Takie przerośnięte pająki. Przecież ja o tym czytałem. Cóż, dziękuję ci. Ja właśnie, zapomniałem. W samotnej wieży ktoś na ciebie czeka, wiedźminie. Dobrze. Z buta buta wjeżdżam. I co? Coś tu jest? Coś na mnie ma czekać. O, elo. Geralt, dobrze cię widzieć! Trochę mi zajęło odszukanie ciebie. Trochę ci z tym pomogłem, ale sam wiesz, jak to jest w szlaku. A tak w ogóle to... Co zrobiłeś w tej wiosce? Pomyślałem, że przygoda trochę... Pomyślałem, że trochę pomogę Sołtysowi w skrócie. Geralt, może pójdziemy do jakiegoś tam miasta odwiedzić zamek i grób Wesemira? Czemu nie? Wspólna książka dobrze nam zrobi. No to w drogę! Okej, to co? To koniec? W sumie krótka była ta mapa. Jeden. Wiesz, elo, jakby... Tu byłeś dla mnie miły, więc... O, sorry. Proszę. Jakby Sołtys, dzięki za przejście mapy. Za to, że mi pomogłeś, to ci się odwdzięczę. Odwdzięczę ci się. Patrzcie. Patrzcie. I teraz macie szybkość. I co? Podoba wam się? Patrzcie. W nagrodę dostaliście szybkość. Także ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. I elo.